Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na dzisiejszym webinarium poświęconym współpracy programów Revit i Advanced Design. Ja nazywam się Grzegorz Przebinda i poprowadzę to webinarium razem z moim kolegą Michałem Nowickim. Jak będzie przebiegać to dzisiejsze webinarium? Tak na samym wstępie pokrótce postaram się przytoczyć najważniejsze punkty, które dzisiaj poruszymy. Na samym początku omówimy kluczowe cechy programu Revit i Advanced Design, w szczególności pod względem integracji między tymi programami. Następnie opowiemy o wymianie danych między Revitem a Advanced Designem za pomocą wtyczki Gradytek BIM Connect. Po tej części przejdziemy do zaprezentowania na żywo zarówno Revita i Advanced Designa. Czy wszyscy w tym momencie Państwo mnie słyszycie, czy są jakieś problemy z komunikacją? Proszę o informacje na czacie. Jest OK. W takim razie kontynuuję. Super. Będzie taka część na żywo, w którym model z Revita przekażemy do Advanced Designa i z powrotem. Oczywiście na koniec webinarium, jak zawsze, będzie czas na pytania od Państwa. Dobrze, kluczowe cechy programów Revit i programu Advanced Design. Jak wiemy, program Revit to program, w którym jesteśmy w stanie w jednym modelu zintegrować wszystkie branże. Pierwszy widok, który widzieliśmy, tutaj widok koordynacyjny, na którym model zawiera wszystkie branże. Łatwo z takiego modelu możemy wyfiltrować konstrukcję. I taki model konstrukcyjny jesteśmy w stanie przesłać do programów obliczeniowych, zarówno do programu Advanced Design, jak i programu Robot. W programach obliczeniowych wykonamy analizę statyczną i wyniki takiej analizy w postaci zmienionych parametrów geometrii, takich jak przekroje elementów, grubości stropów, ścian, jesteśmy w stanie z powrotem zaimportować do Revita. Powiedziałem, że Revit to jeden model wszystkie branże. Oczywiście z takiego modelu jesteśmy również w stanie wyfiltrować widoki mechaniczne, instalacyjne, natomiast nie jest to temat dzisiejszego webinarium. Teraz kilka słów na temat programu Advanced Design. Tutaj kilka słów na temat tego programu opowiedzieć. Jest to program, w którym przede wszystkim możemy budować modele MES konstrukcji płaskiej, konstrukcji przestrzennych. Przykłady, które dzisiaj będziemy prezentować, to właśnie takie wielomateriałowe modele przestrzenne. W programie możemy też wprowadzać obciążenia i wymiarować konstrukcje zgodnie z eurokodami. W programie są różnego rodzaju narzędzia, generatory obciążeń, generatory kombinacji. Natomiast wymiarowanie odbywa się według eurokodu 2, 3 i 5, czyli właśnie można wymiarować konstrukcje żelbetowe, prętowe i powłokowe i prętowe, stalowe i drewniane. Te wyniki mogą być aportowane, zarówno jeżeli chodzi o wyniki wynikające z obliczeń statycznych, jak i wymiarowania. No i to, co jest tematem dzisiejszego z naszego spotkania, to właśnie wymiana danych, tak? Czyli program tutaj zawiera kilka rozwiązań, natomiast my skupimy się na tych, które umożliwiają wymianę między Advanced Design i Revitem. Teraz kilka słów na temat wymiany danych. W programie można wymieniać dane poprzez takie pliki, które są znane powszechnie w różnych programach CAD-owskich, czyli pliki na przykład DXF czy IFC. Tutaj w zależności od wersji IFC będzie dawało lepsze lub gorsze rezultaty. Natomiast najlepsze rozwiązanie to jest właśnie wymiana danych poprzez formaty przygotowane przez firmę Autodesk i firmę Gretek.
W niektórych sytuacjach te formaty SMLX i GTCX są bliźniaczo do siebie podobne, efekty działania tych plików też w obu programach mogą, czasami możemy nie odróżniać ich od siebie, niemniej jednak tu musimy mieć świadomość, że właśnie GTCX generalnie jest to format domyślny dla programów firmy Gretek, natomiast SMLX jest to jeden z formatów wymiany danych w produktach Autodesk. Kilka słów na temat narzędzi, które są dostępne w programie Advanced Design. Czyli tutaj jest możliwość właśnie wymiany danych i dzięki temu pewna struktura modelu precyzyjnie określona w programie Advanced Design może być też ewentualnie przekazana do programu Revit i odwrotnie. W przypadku programu Advanced Design jest też możliwość korekty modelu analitycznego. Kilka słów na temat modelu analitycznego przekażę Państwu w trakcie prezentacji na żywo Grzegorz, także nie będę się tutaj rozwodził na ten temat. Korekta modelu jest możliwa albo w Revicie, albo właśnie już po imporcie, przepraszam, modelu do Advanced Designa. I coś, co jest jeszcze ciekawym rozwiązaniem, które umożliwia tworzenie modelu geometrycznego już w Advanced Design, to offset graficzny, czyli to, że możemy właśnie uwzględniać, wprowadzać do modelu offsety, które w ramach potem modelu analitycznego mogą być przez nas nieuwzględniane właśnie poprzez opcję uwzględnij w MES. I jeszcze w podsumowaniu, jak wygląda właśnie efekt wymiany danych Advanced Design z programem Autodesk Revit. Czyli jest możliwość właśnie przeniesienia nazewnictwa z jednego programu do drugiego. Też zachowana jest struktura modelu, czyli głównie w konstrukcjach kubaturowych, kiedy mamy konstrukcję podzieloną na poziomy, jak gdyby w obu programach mamy tą samą strukturę kondygnacji. I też jest możliwość importu wyników MES dla elementów liniowych z programu Advanced Design do programu Revit. To pokażemy na żywo. Dwukierunkowe połączenie pomiędzy programami obliczeniowymi a programem Revit odbywają się za pomocą specjalnych wtyczek. Tak jak na wcześniejszym slajdzie widzieliśmy Revit w połączeniu z BIM Connect i tutaj po odpowiednim rozwinięciu możliwości tej wtyczki mamy możliwość eksportu modelu z Revita do programu Advanced Design, importu modelu z Advanced Design do Revita, czy też synchronizacji, czyli wprowadzania zmian do modelu. Po uruchomieniu eksportu możemy wybrać format, w jakim te programy będą się komunikować i na przykład automatycznie otworzyć program Advanced Design w czasie eksportu. Podobnie sytuacja wygląda w momencie, kiedy chcemy zintegrować Revita z innym programem obliczeniowym, z programem Robot. Tutaj jest dedykowana wtyczka do połączenia Revita z robotem, z tym, że już interfejs jest w tym wypadku trochę inny. Natomiast sama idea komunikacji Revita z tymi programami jest taka sama. Wymiana opiera się na bazie modelu analitycznego tworzonego w Revicie. Jeżeli już mowa o samym modelu analitycznym, to chciałbym poruszyć kilka możliwości, które ta wymiana danych między Revitem a Advanced Designem zapewnia. Przede wszystkim integrujemy wszystkie elementy, które zawierają model analityczny. Będą to słupy, belki, stropy, ściany, fundamenty. Jeżeli chodzi o obciążenia, możemy definiować już obciążenia w Revicie. Są tam specjalnie dedykowane do tego funkcje, które pozwalają wprowadzać obciążenia punktowe, liniowe, czy też obciążenia powierzchniowe. Możemy również w Revicie definiować naturę obciążenia, przypadki obciążeniowe, jak i też kombinacje obciążeń. I te elementy, które widzimy tutaj na tym zrzucie ekranu, też jesteśmy w stanie przesłać pomiędzy Revitem a programem Advanced Design. Ważną
Bardzo ważnym elementem całej integracji między tymi programami jest dopasowywanie modelu analitycznego, tak aby model geometryczny, który tutaj widzimy, razem z tym modelem geometrycznym był tworzony model analityczny, model analityczny, który będzie już spójnym modelem, gotowym modelem do analizy konstrukcji. Ja o pewnych narzędziach służących do dopasowania modelu analitycznego opowiem w przykładzie na żywo. Pozwolę sobie przejść w tym momencie do programu Revit. Mam tutaj przygotowany model. Model został przygotowany wcześniej. Bardzo prosty model składający się z dwóch części. Jednej części biurowej i części magazynowej, halowej. Ja go może pokrótce zaprezentuję. Na tym widoku lepiej widać konstrukcję hali, też ściany wewnątrz modelu tutaj części biurowej. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Ja teraz skupię się na pewnych narzędziach do dopasowywania modelu analitycznego i o pewnych cechach modelu analitycznego postaram się opowiedzieć. Przede wszystkim zobaczmy, stworzę sobie pewien przekrój i zobaczymy, w jaki sposób będzie tworzony model analityczny stropów względem belek. Na poziomie drugim, na tym przykroju, po włączeniu modulu analitycznego powinniśmy zobaczyć model analityczny stropów i belek. Ja wyłączę w tym celu kategorię elementów konstrukcyjnych, geometrycznych. Teraz to będzie dobrze widoczne, w którym miejscu znajduje się model analityczny dla stropu. Zobaczmy, tutaj jest model analityczny stropu. Będzie mi ciężko w tym momencie, w tym widoku wybrać model analityczny belek, dlatego może włączę inny widok. Ten model analityczny belek, ja sobie wyselekcjonuję tylko dwa elementy. Belkę wybiorę. Zobaczmy, że one, belki są w jednej płaszczyźnie z modelem analitycznym stropów, który też jest tutaj na górnej powierzchni stropu i dzięki temu mamy model, który jest w tym momencie spójny. O, w tym momencie mam model analityczny stropu wybrany. Leży on na tej samej płaszczyźnie, co belki na całym tym rzucie poziomu drugiego. Skąd program wie, w jaki sposób ma dopasowywać do siebie te modele? Przede wszystkim są narzędzia do dopasowywania modelu analitycznego. Są pewne automatyczne ustawienia, które znajdziemy na karcie analizy, w narzędziach modelu analitycznego i na karcie ustawienia modelu analitycznego. Są tu pewne zakresy, na przykład automatyczne wykrywanie połączeń modelu analitycznego poziomo 300 i pionowo 300 mm. Tutaj cały czas ta jednostka to milimetry. W momencie, kiedy program na przykład rozpozna strop i na stropie będzie model analityczny, do tego dołożymy belkę i belka będzie mieć model analityczny w odległości do 300 mm, to te dwa modele zostaną na siebie nałożone, tak aby były w jednej płaszczyźnie. To jest pierwszy automat, narzędzie, które w znacznym stopniu ułatwi nam zarządzanie modelami analitycznymi. Drugim sposobem dopasowywania to możliwości dopasowywania ręcznego modelu analitycznego, czyli już nie zostawiamy wszystkiego automatowi, tylko
ręcznie jesteśmy w stanie dopasować też model analityczny. Tak zrobimy też w tym przypadku, jeżeli chodzi o te ściany osłonowe hali. Chcielibyśmy, aby model analityczny ściany, który jest w środku geometrii ściany, pokrywał się z modelem analitycznym słupów i tutaj rygid od tej hali. Dlatego ja też przejdę na poziom pierwszy. Poziom pierwszy analityczny już przygotowany, widok, w którym mamy same modele analityczne. I tutaj to dokładnie widać tą sytuację. Wybieram model analityczny ściany i w ustawieniach dopasowania analitycznego tej ściany jestem w stanie zmienić sposób dopasowania tej ściany, tak aby nie była ona już w osi warstwy nośnej, tylko na odpowiedniej siatce konstrukcyjnej. Siatce konstrukcyjnej bądź płaszczyźnie odniesienia, którą wcześniej zdefiniujemy. Tutaj siatka jest siatką o numerze 1 i też przesunę ten model analityczny na siatkę numer 1. Widzimy, że w tym momencie został on przeniesiony na tą siatkę. Jednocześnie model analityczny tej ściany poprzecznej do niej został skrócony. Ta ściana powinna być zrzutowana na siatkę E. A ta ściana na siatkę numer 4. Jest. Dzięki temu poprawiliśmy model analityczny tych ścian. Jest to, te modele są w jednej płaszczyźnie z elementami prętowymi. Taki efekt chcieliśmy osiągnąć. Nie będziemy musieli tego modelu już poprawiać w programach obliczeniowych. Oprócz narzędzi do dopasowania chciałem jeszcze pokazać pewną rzecz. Wybierzemy sobie na przykład jakiś model prętowy. Tutaj, jeżeli chodzi o te dźwigary, model analityczny został ustawiony na ich górnej powierzchni. Te zetowniki zimnogięte, natomiast model analityczny mają na dolnej powierzchni elementu. Wiąże się to oczywiście z tymi narzędziami do wykrywania połączeń modelu analitycznego. Dzięki temu, że mieszczą się w tolerancji, program automatycznie sprowadza nam to na jedną płaszczyznę. Oczywiście sami możemy wskazać, na jakiej płaszczyźnie te modele będą tworzone. Natomiast tutaj chciałem wyselekcjonować jeden model analityczny. Model analityczny tego dźwigara będzie prościej, jeżeli zrobię to w ten sposób. Jest. I zobaczmy, co ten model analityczny oprócz położenia geometrycznego będzie przynosił. Przenosi nam typ rodziny, czyli typ przekroju, jakiego ten model analityczny dotyczy. W tym przypadku jest to IPH450 i taka informacja zostanie przekazana do programów obliczeniowych. Zostanie przekazana również informacja o materiale, z jakiego zbudowany jest ten dźwigar, jego długości, obrót przekroju poprzecznego, sposobie dopasowania modelu, to już sposób, w jaki program ten model utworzył, czy utworzył go w sposób automatyczny, i tutaj to są te informacje w tej kolumnie, czy też ja w jakiś sposób rzutowałem ten model analityczny, mogę rzutować na dolną krawędź elementu, górną, jakąkolwiek inną płaszczyznę z odsunięciem w dwóch kierunkach. Oraz są informacje o sposobie zamocowania początku i końca, czy jest to zamocowanie przegubowe, czy też jakichkolwiek inne użytkownika. Te informacje też wtedy przekazujemy do programów obliczeniowych. Oprócz tego, że mamy możliwość dopasować model analityczny, możemy też decydować, tylko w tym przypadku nie mam odpowiednich otworów w panelach. Ja jeszcze wyłączę sobie w ogóle geometrię w tym widoku. Mamy możliwość
narzędziami do dopasowania modelu analitycznego, na przykład uwzględniać bądź nie uwzględniać otworów w obliczeniach statycznych. W tym momencie, jeżeli ja na przykład te dwa otwory, przy czym te otwory są otworami pod stolarkę okienną, jak najbardziej powinny być uwzględniane w analizie, natomiast w momencie, kiedy przez płytę przechodziłyby nam małe otwory od instalacji rzędu średnicy 20 cm, 10, możemy zdecydować, nie musimy, czy te otwory będą wycinane w panelach i będą przekazywane do programów obliczeniowych. W tym momencie zobaczymy, jeżeli ja sobie nie uwzględnię takiego otworu w tym panelu, tam zakończ, to cały czas mam otwór w modelu geometrycznym. Ten otwór będzie wycinany tylko w modelu analitycznym. Podobna rzecz dzieje się tutaj. Zapomniałem powiedzieć, że w momencie, kiedy przesunąłem model analityczny, model fizyczny, czyli ta ściana, została na swoim miejscu. Dopasowując model analityczny, dopasowujemy tylko reprezentację w postaci tego panela, tej ściany. Geometria zostaje nam na pierwotnym miejscu, co nie zaburza dokumentacji, którą musimy wykonać w programie Revit. Ostatnią rzeczą, którą chciałem jeszcze pokazać na tym modelu, to dodanie obciążeń. Jesteśmy w stanie dodać obciążenia punktowe, liniowe, powierzchniowe, podrzędne obciążenia punktowe, liniowe, powierzchniowe, o czym powiem za chwilę, czym one są, do elementów. I te obciążenia wcześniej powinniśmy definiować przypadki obciążeń. Tutaj mamy zdefiniowane obciążenie stałe, eksploatacyjne wiatrem, śniegiem. Ja dodam w tym momencie eksploatacyjne i obciążenie śniegiem dla tego stropodachu i dla płyty na tej drugim poziomie. Zacząłem mówić o różnicy między obciążeniami punktowymi, liniowymi, powierzchniowymi, a ich odpowiednikami podrzędnymi. Tak naprawdę te obciążenia podrzędne odnoszą się do całych paneli, w tym momencie całych elementów powierzchniowych, jeżeli wybierzemy ścianę, całych modeli analitycznych prętowych, a obciążenia, te zwykłe obciążenia powierzchniowe, tutaj musimy zdefiniować ich wielkość. Czyli taka jest tutaj różnica, że tutaj definiujemy dla całych elementów i już wykorzystując tą możliwość obciążenia podrzędnego, powierzchniowego, ja zdefiniuję obciążenie śniegiem o wartości minus 1,5 kN na metr kwadrat na ten model analityczny stropu, natomiast obciążenie zmienne o wartości minus 2,5 dla przykładu zdefiniujemy dla stropu poniżej. Tak przygotowany model jest modelem gotowym do przesłania do programu obliczeniowego. Przekazuję w tym momencie mój ekran koledze Michałowi. On zaprezentuje, jak wygląda wymiana między tymi programami, jak wygląda dalsza obróbka modelu w programie Advanced Design. Tak jak widzą Państwo, na moim ekranie również teraz otwarty jest program Revit. Model jest w zasadzie ten sam, który był omawiany przez mojego kolegę przed chwilą. Ja tylko pokażę jeszcze na chwilę przed transferem tego modelu do Advanced Designa model analityczny. Wyłączyłem prezentację geometryczną wszystkich elementów. Także widzimy, że model oczywiście zawiera układy prętowe i powierzchniowe. Model jest spójny,
tak, czyli mam elementy przecinają się w odpowiednich węzłach, elementy liniowe są wyrównane do elementów powierzchniowych. No i co my tutaj mamy jeszcze? No mamy też oczywiście obciążenia, tak? Są wprowadzone obciążenia, obciążenie na dachu, obciążenie na stropie. Są tutaj, jeżeli chodzi o tą konstrukcję zaplecza, i elementy liniowe, i te elementy ścienne. Co robimy w dalszym, jaki jest dalszy tok postępowania, jeżeli chcemy taki model przekazać do programu obliczeniowego? Czyli tutaj musimy mieć w programie Revit zainstalowane jakieś rozwiązania, które nam tutaj to umożliwią. I teraz, jeżeli ktoś jest użytkownikiem programu Revit, może sobie na przykład zainstalować różnego typu rozszerzenia, czy do programu Advanced Steel, czy na przykład właśnie do programów firmy Gretek, będzie to właśnie BIM Connect. Równie dobrze, tu głównie nasi klienci właśnie, którzy kupują Revita u nas, czy też ewentualnie dokupują narzędzia firmy Gretek, mają do dyspozycji Powerpacka i wtedy w Powerpacku też takie samo narzędzie występuje. Także jest to dokładnie ten sam program, tylko jak gdyby w różnych częściach menu programu możemy go znaleźć. Przesył danych, tak jak wspominał Grzegorz podczas tej wstępnej prezentacji, możemy zrobić jak gdyby bezpośrednio, uruchamiając od razu Advanced Designa, ewentualnie możemy wykorzystać jak gdyby tutaj BIM Connecta, aby wyeksportować i zapisać konkretny plik na dysku, a potem otworzyć go w programie Advanced Design. Są też ustawienia. Te ustawienia są istotne w przypadku właśnie potrzeby transferu danych, to my możemy tutaj ustawić, jakiego typu informacje mają przechodzić, czy chcemy przekazywać wyniki na przykład obliczeń statycznych, transferując model z Advanced Designa do Revita. No, warto tutaj zawsze zajrzeć, ponieważ tutaj te opcje są bardzo istotne, aby w sposób właściwy te dane przenieść. Mamy też tutaj ścieżkę, gdzie program będzie domyślnie wyszukiwał rodziny, jeżeli byśmy tak chcieli transfer wykonywać w odwrotną stronę, czyli model przygotowany w Advanced Design, a ma być właśnie przekazany do programu Revit. Wtedy właśnie to mapowanie będzie niezwykle istotne i tutaj ta ścieżka do rodzin, domyślnych rodzin, warto sobie ją wcześniej ustawić, ponieważ to skraca nam po prostu operację przenoszenia informacji o poszczególnych prętach czy elementach, dla których muszą być po prostu wczytane rodziny do modelu. Ja wykorzystam teraz sposób transferu poprzez zapisanie pliku GTC, tak? Czyli klikam eksport, wybieram Gretek BIM, czyli nie wykorzystuję innych formatów, tylko właśnie ten format, który jest domyślny dla programów. Nie będę automatycznie otwierał programu Advanced Design, zapiszę plik ręcznie, czyli mam tutaj model Revita, kilka już takich modeli tutaj sobie wcześniej testowałem, dlatego oznaczę go na przykład numerem 3. Sam transfer nie trwa długo, program tutaj będzie pytał ewentualnie o możliwość zapisania raportu, ja go nie będę generował, jeżeli coś poszłoby nie tak w takim raporcie, też informacje na ten temat znajdziemy, które elementy na przykład przez taki transfer nie przeszły. Przechodzę teraz do programu Advanced Design. Mógłbym ewentualnie utworzyć nowe zadanie i wykorzystać paski narzędzi BIM, ale też możemy bezpośrednio właśnie zaimportować pliki jeszcze przed otwarciem nowego zadania. Tak jak właśnie w tym przypadku, program tutaj otwiera od razu ostatnio używany folder. Ja właśnie w tym folderze pracowałem, dlatego też ten model numer 3 tutaj się znajduje. Klikam otwórz. Model zawiera informacje o modelu, czyli są informacje i o geometrii, i o poszczególnych przekrojach. Jeżeli są takie sytuacje jak tutaj, że rodzina, która była w Revicie, jest nierozpoznana przez program, ja mogę przypisać teraz te poszczególne profile do profili, które mam przygotowane w programie Advanced Design, ale czasami dużo szybszą metodą jest po prostu utworzenie profilu z istniejących danych. Tak, ja właśnie tą teraz możliwość wykorzystam, czyli jak gdyby wczytuję profil, a program po prostu na podstawie informacji z pliku GTC takie profile sobie do danych pliku przypisze. Analogicznie mogę postępować z materiałami. Jeżeli mam tutaj materiał, który jest, prawda, nierozpoznany przez program Advanced Design, bo wiadomo, że rodziny materiałów w Revicie mają różne nazwy, one oczywiście są niespójne z tymi prostymi oznaczeniami, które występują w programach inżynierskich, możemy też właśnie utworzyć nowy materiał dla wszystkich nierozpoznanych i dzięki temu ten transfer po prostu następuje niejako automatycznie. Ja tutaj nie będę uzupełniał ustawień projektu, ponieważ to ma wpływ tylko na dane dostępne w raportach.
Natomiast co ważne, musimy sobie się zastanowić oczywiście, jakiego typu jest to konstrukcja. No oczywiście konstrukcja przestrzenna, sztywna przy zginaniu, dlatego też zostawiam te opcje, wybieram jakiś domyślny materiał, niech będzie to beton i jakiś przekrój prostokątny 20x30. Nie ma to znaczenia, ponieważ jak w tle widzimy, że w zasadzie model geometryczny przekazał się tutaj w pełni. Tak? Czyli te elementy, które były w modelu analitycznym, dostępne są też tutaj w modelu geometrycznym. Jeżeli chcielibyśmy teraz obejrzeć poszczególne elementy, no to oczywiście w programie Advanced Design mamy do dyspozycji pilota, możemy sobie poszczególne elementy wyświetlać w taki czy inny sposób w prezentacji liniowej, w prezentacji właśnie z renderingiem. Na co chciałbym tutaj zwrócić uwagę? No to właśnie to, że po to, żeśmy w modelu analitycznym w Revicie dbali o to, żeby poszczególne elementy były do siebie dosunięte, no bo właśnie w programie Advanced Design takie elementy również są spójne. Nie mamy tutaj problemów, poszczególne elementy tutaj są do siebie podosuwane i po prostu niech tak już zostanie. Ja tego nie będę w żaden sposób modyfikował. Tak samo proszę zwrócić uwagę na te ściany, które były modyfikowane w modelu w Revicie. Tak? Jeżeli je wyświetlimy w sposób tak wyrenderowany, widać, że ta ściana po prostu jest dosunięta do słupów, natomiast włączając taki sposób prezentacji liniowy z wypełnieniem, widać, że ona dokładnie licuje z elementami, które tworzą konstrukcję zaplecza. Teraz kilka już takich uwag technicznych, w jaki sposób należy skonfigurować program, aby bez problemu przenieść dane w jedną i w drugą stronę. Pokazywałem te funkcje w programu BIM Connect. Tam warto sobie zwrócić uwagę na to, co mamy poustawiane. Oczywiście te wszystkie elementy, które miały model analityczny w Revicie, pojawiły się tutaj. Przekroje zostały zaimportowane. Natomiast mogą wystąpić pewne problemy, które już musimy rozwiązać tutaj na tym etapie. Ja zaraz to pokażę. Natomiast co trzeba bezwzględnie zrobić? W przypadku obciążeń stałych warto zwrócić uwagę, w jaki sposób ustawiona jest grawitacja. Domyślnie, kiedy w programie Advanced Design tworzymy obciążenia stałe, program ma tutaj grawitację od razu ustawioną na -1. W przypadku właśnie konwersji modelu z Revita musimy sami tutaj wskazać, aby oczywiście grawitacja działała pionowo w dół. Tak? Wtedy obciążenia, jak gdyby ciężary własne elementów będą nam pracowały tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Jeżeli stawimy 0, to po prostu ten przypadek nie będzie generował żadnych odkształceń sił wewnętrznych naprężeń w modelu. Także o tym należałoby po prostu pamiętać. Następna sprawa to są obciążenia, o których wspominał Grzegorz. Możemy je właśnie wprowadzić do programu Revit, no i one też są przetransferowane właśnie do programu Advanced Design, te równomierne obciążenia, czy na stropie, czy te wywołane właśnie jak gdyby obciążenie śniegiem, tak, mogą być tutaj przenoszone i program będzie nam właśnie te obciążenia prezentował. Ja tutaj włączę stałą skalę dla obciążeń, dzięki czemu one będą po prostu się lepiej prezentowały. Tak, czyli mamy obciążenie o wartości, tak, tam tutaj są inne wartości, ponieważ ja dokładnie tego modelu, który miał kolega, nim nie dysponuję, ale widać, że jest obciążenie i na dachu, i na stropie. Teraz, czyli to jest to, o czym musimy pamiętać, to właśnie to obciążenia stałe, żeby zmienić ten wektor, wskazać ten wektor działania tych obciążeń. Natomiast no, też pokażę jedną rzecz. Mamy tutaj wstawione ściany. Ściany tak naprawdę przeniosły się nam do programu Advanced Design jako elementy, które są elementami powłokowymi, czyli generalnie no, zadziałałyby jak tarcza w tej konstrukcji. Ja chciałbym na przykład wprowadzić pewne uproszczenia. Mogę w programie Advanced Design, to dotyczy wersji 2017, w poprzednich wersjach programu tego nie było, mogę wskazać, żeby na przykład takie ściany, które tutaj występują w modelu geometrycznym w Advanced Design, nie były aktywne, czyli program nie wygeneruje siatki dla nich. Tak? Czyli te elementy widzimy tutaj, ale one nie będą się wcale prezentowały. I teraz mógłbym już wprowadzić ściany wiatrowe, i tutaj oczywiście jest rozwiązanie, które jest znane użytkownikom programu właśnie Advanced Design. Mogę na przykład rozpiąć ścianę wiatrową na elementach. Ja wcześniej, zanim to zrobię, wygaszę te ściany i tylko pokażę, że teraz tak wybieram sobie na przykład dwa słupy skrajne, tak, i na tych słupach tworzę ścianę wiatrową, tak. Ta ściana teraz będzie pracowała w dwóch kierunkach, ale mogę też wymusić
aby ona pracowała na przykład w kierunku pionowym, czy też w kierunku poziomym. To tyle, jeżeli chodzi o modyfikację modelu. Jeszcze tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz. Mamy tutaj też oczywiście fundamenty, czyli zwiększę może rozmiar symbolu, żeby one się lepiej prezentowały. Tak, widzimy, że te właśnie tutaj zamocowania, podparcia ścian są widoczne, były zamodelowane w Revicie, od razu podpory pojawiają się też w programie Advanced Design. Jeszcze tylko zmienię tutaj opcję siatkowania. Gdyby były jakieś problemy z tolerancją przy budowie modelu, możemy ewentualnie tą tolerancję zwiększyć do 1 cm i wtedy program bez problemu będzie nam łączył poszczególne części. Ja zostawię duży rozmiar elementów, ponieważ nie będziemy tutaj sprawdzać modelu pod względem jakości siatki. Także ten 1 metr to oczywiście nie jest dobry przykład. Merytorycznie to jest zły przykład, ale technicznie wiemy, że dzisiaj skupiamy się tylko na wymianie danych. Model jest przygotowany, są obciążenia, mamy wprowadzone dodatkowe elementy, wyłączyłem ściany, te, które są niepotrzebne do obliczeń statycznych i tworzę teraz nowy model. Tak? Ja na początku sobie po prostu tylko wygeneruję siatkę. I już program tutaj wykrył mi pewne problemy, na które muszę zwrócić uwagę. Tak? Jest tutaj informacja, że jedno z obciążeń nie zawiera żadnego obciążenia. Tu widzimy, że w wietrze po prostu żadne obciążenie zostało przyjęte, trzeba byłoby to skorygować. Natomiast też pojawiła się informacja, że jeden z prętów ma parametry zerowe. A poza tym widać, że zasadniczo jest wszystko w porządku, program przygotował siatkę, tak, ściany miały się nie pojawić i się nie pojawiły, natomiast w przypadku zaplecza, tak, widzimy, że wszystkie elementy, ja jeszcze tylko zmienię sposób prezentacji, żeby to było może nieco lepiej widać, tak, wszystkie elementy są dostępne, posiatkowane, otwory, które miały się pojawić, pojawiły się w konstrukcji. A teraz, co z tymi ostrzeżeniami? Wiatru nie będę wprowadzał, niech tak zostanie, natomiast rzeczywiście jest pewien problem tutaj z prętami, z rurami. Proszę zobaczyć, że kiedy wejdę sobie do zarządzaj, otworzę bibliotekę przekrojów, które są dostępne, tak, ich właściwości, to rzut oka już pokazuje, że ta rura, która została podczytana bezpośrednio z rodziny, zawierała jakieś problemy, tak? Profil Z, który był wczytany z rodziny też lewitowej, przekazał się, mamy jego cechy wytrzymałościowe, wszystkie sprężyste, ale tutaj z tą rurą jest problem. Czyli ja po prostu to, co muszę zrobić, to jak gdyby zamienić ten przekrój na taki, który ma wszystkie dane, ewentualnie ręcznie uzupełnić po prostu te parametry. Szybciej będzie mi po prostu wybrać te elementy i je pozamieniać. Czyli wracam do modelu geometrycznego, tak? I teraz poprzez narzędzie szukaj, filtruję sobie tylko te elementy, które mnie interesują, czyli chodzi o przekroje rurowe 88.9x6. Tak, te elementy zaznaczyły się, to są elementy stężeń. Teraz już tak jak generalnie w programie Advanced Design postaram się je po prostu wymienić, tak? Czyli wchodzę po prostu w przekroje, zamiast tego przekroju szukam jakiś inny przekrój z biblioteki, na przykład będą to rury z takiego katalogu, mógłbym ewentualnie poszukać jakiegoś innego, bo tutaj możemy wykorzystywać właśnie bazę danych europejską, ale możemy też otworzyć bazę z programu Advanced Steel i dzięki temu tych rur będzie dużo więcej. Ja sobie wybrałem właśnie taką zbliżoną rurę, tutaj ścianka nie 6 metrów, tylko 6.3, klikam OK, wciskam Enter, i teraz już te elementy mają przypisany nowy profil, tak? I dzięki temu mogę właśnie teraz już bez problemu utworzyć siatkę, zweryfikować model, czy ewentualnie włączyć obliczenia statyczne. Ja już od razu przejdę do tych obliczeń statycznych, a nie przejmuję się tym, że nie ma tego wiatru, wiemy, że on powinien zostać dodany. Prosty model, obciążeń jest mało, także same obliczenia statyczne trwają dosyć krótko. Zaprezentuję tylko tak, że mamy tutaj jakąś deformację od ciężaru własnego, tak, mogę sobie tutaj przejrzeć, jak wyglądają czy przemieszczenia, czy na przykład siły wewnętrzne w elementach liniowych, które są wywołane obciążeniami zmiennymi, tak, niech będą to na przykład momenty zginające, wyłączę jeszcze siatkę, tak, są one tutaj zaprezentowane, a na przykład też mogę na wybranych elementach konstrukcyjnych, tak, na przykład niech to będzie też tutaj ciężar własny, wyświetlić te wyniki na przykład dla konstrukcji stalowych. Oczywiście kolejnym etapem byłoby wymiarowanie, ale dzisiaj na to czasu nie mamy, bo skupiamy się tylko na wymianie danych.
Czyli mam model teraz geometryczny i analityczny i chciałbym teraz na przykład te wyniki obliczeń statystycznych przenieść do programu Concrete, do programu, przepraszam, Revit, ponieważ chcielibyśmy na przykład te wyniki w modelu BIM umieścić, tak aby na przykład osoba sprawdzająca czy główny projektant miał do nich dostęp, ale też na przykład mogą być wykorzystywane do takich programów, które będą wykorzystywały te wyniki, na przykład do wymiarowania elementów żelbetowych. Chodzi tutaj o takie rozwiązania, które my oferujemy, czyli moduły BIM Designers. Dzisiaj też nie będzie czasu, aby o tym mówić, ale tylko pokażemy kierunek, jak gdyby tutaj postępowania. A zatem mam przeliczony model. Ten model mogę teraz wyeksportować poprzez zakładkę BIM Export, tak? I ja sobie teraz zapiszę nowy plik GTC, tak? Jest to wersja trzecia i są tutaj po prostu siły wewnętrzne. Zapisuję ten model. Model znowu nie jest duży, dlatego też trwa to stosunkowo krótko, tak? Wracam teraz do modelu, który miałem cały czas w tle otwarty w Revicie, tak? I pierwsza sprawa, to żeby móc zaimportować te wyniki, musi być doinstalowany do Revita pewien dodatek. Dodatek, który pojawi się w zakładce analiza konstrukcji. Także osoby, które wykorzystują robota, być może znają tą właśnie możliwość, że tutaj, aby móc synchronizować modele obliczeniowe, taki dodatek musi istnieć. Jeżeli taki dodatek mamy zainstalowany, to właśnie jak gdyby ten dodatek wykorzysta również BIM Connect. Podstawowa sprawa jeszcze, to jest menadżer wyników, tak? Ja tutaj pracując, przygotowując to nasze spotkanie, to webinarium, już wcześniej podczytywałem pewne wyniki, ponieważ tutaj zacząłem robić synchronizację, potem informuję, że te wyniki są nieaktualne. W związku z tym ja te wyniki po prostu usuwam. Przechodzę teraz z powrotem do modułu czy PowerPack BIM Connect, czy ewentualnie poprzez dodatki, tak? Mogę po prostu włączyć synchronizację. W modelu no, nie dokonałem żadnych zmian, ani w zakresie materiałów, ani w zakresie przekroju, dlatego też ja tylko pokażę, że przechodzą właśnie te informacje dotyczące obliczeń statycznych. W pierwszej kolejności muszę wczytać plik, tak? Ten plik to jest, proszę zobaczyć, już plik z siłami, on oczywiście zawiera więcej danych, dlatego też jest, no, więcej kilobajtów zawiera. Klikam otwórz, program pokazuje mi elementy, w których zasugerowane są zmiany. Tutaj mogą być pewne problemy z synchronizacją nazw materiałów. Ja nie będę tych zmian dokonywał. Chciałbym, aby model Revita został taki sam. Tak? Klikam zastosuj, nie będę tworzył raportu i po chwili mogę zamknąć to okno, a wyniki zostaną właśnie wczytane już do pliku Revita. Aby wyświetlić wyniki, należy przejść do menadżera. Są one, aktualne wyniki są dostępne już na liście. Natomiast prezentacja poszczególnych wykresów dokonuje się poprzez przeglądarkę wyników. Możemy wskazać, jakie siły wewnętrzne mają zostać zaprezentowane. Można ustawić przypadek, czy też kombinację, która została zaimportowana z obliczeń statycznych. No i klikając zastosuj, program Revit prezentuje te wykresy na wszystkich elementach. Można też ewentualnie ograniczyć prezentację tych wyników do wyznaczonych, wyselekcjonowanych obiektów i analogicznie klikając zastosuj, wykresy zostaną zaprezentowane tylko na wskazanych obiektach.